Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Romualdem Schildem. Część piąta. Początki pracy w archeologii. Znaczy, ja miałem na szczęście. W czasie, kiedy ja byłem już przed moim doktoratem i już po doktoracie, ja zresztą miałem stypendium doktoranckie z Instytutu, to znaczy z Polskiej Akademii Nauk. To nie było instytutowe, tak jak teraz, tylko była większa zależność od wydziałów niż teraz jest. Teraz instytuty mają samodzielność prawną. Natomiast wtedy to tak nie było. I w instytucie nie było w zasadzie specjalistów od starszej epoki kamienia, poza dwoma, z tymi starszymi, profesorem Krukowskim i profesorem Sawickim. Potem był docent Chmielewski i jego żona, doktor Chmielewska, później docent, którzy byli zresztą w Łodzi. Była świadomość w dyrekcji Instytutu, że trzeba ten dział paleolitu i starszej epoki kamienia wzmocnić. I to była świadoma decyzja dyrektora, który, profesora Hensla wtedy, który mnie zaproponował te stypendium doktoranckie. To się wtedy nazywała aspirantura wzorem rosyjskim. I kiedyś powiedział, no wie pan, u nas ta epoka kamienia to jest obszar deficytowy. Czy chciałby pan być asystentem? No ja byłem akurat bez pracy. Chyba rok nie pracowałem, albo miałem takie jakieś dorywcze prace, jak to dzisiaj też bywa. No i z chęcią się zgodziłem. Ta aspirantura była zupełnie nieźle wynagradzana. Jak na owe czasy oczywiście. No nie można powiedzieć, że dzisiaj Instytut wspaniale płaci. Ale mniej więcej to były podobne poziomy, w sensie tego, co można kupić za tylko dziś łatwiej może o samochód jest, niż do kupienia samochodu, niż wtedy było. Więc no miałem to szczęście, że wybrałem akurat ten taki dział, który był dość słabo w Instytucie reprezentowany. W Krakowie na przykład nikogo nie było w gronie pracowników Instytutu, który by się zajmował starszym. I przez długi czas tak się działo. Dopiero obecny profesor Waldy Nowak był pierwszym, który tam się zajął poważnie starszą epoką kamienia. No, więc to też było to szczęście. No i ja byłem tym adiunktem w czymś, co było zakładem epoki kamienia. On na początku był zakładem paleolitu, potem profesor Sawicki odszedł na emeryturę, potem to pod siebie z opiekę merytoryczną nad tą grupą ludzi, która tam była zatrudniona, niewielką, objął profesor Jazdzewski, a potem pan docent Chmielewski i profesor. I on przez dość długi czas był kierownikiem. Dopiero w latach 70. odszedł na uniwersytet, wtedy, kiedy wyszła ustawa zakazująca podwójne etaty osób, które pracowały na uniwersytecie i w instytucie. Bo było dość, trochę takich osób było. Czym zajmował się pan, pracując w instytucie? No, bo prowadziłem badania wykopaliskowe, wielką ekspedycję właśnie w całowaniu. Potem na obszarze Rydna opracowywałem materiały starsze z
też z ekspedycji, którą ja prowadziłem na obszarze Dębę, to znaczy ratownicze, związane z budową stopnia wodnego we Włocławku. No i w Afryce pracowałem. Miałem kupę roboty, proszę panu powiedzieć. Co jest najważniejsze w prowadzeniu badań nad starszą epoką kamienia? Żeby dobrze prowadzić badania nad starszą epoką kamienia, ale ja uważam nad wszystkimi zagadnieniami archeologicznymi, to trzeba zorganizować zespół badawczy wielodyscyplinarny. Dzisiaj nie można rozpoznać czy badać żadnego stanowiska w starszej epoki kamienia, ja uważam, że i w młodszych epokach kamienia, bez zaplecza geologicznego, geomorfologicznego, palinologicznego, archeozoologicznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest konieczna współpraca kilkudziesięciu specjalistów. Na przykład ta monografia Wilczyc, która się niedawno ukazała, tam jest 30 paru autorów. Wszyscy byli niezbędni przy przeprowadzeniu tych badań i potem opisania ich wyników. Więc to jest jedną z największych trudności. Drugą jest właściwe rozkopanie stanowiska i dokumentacja tego stanowiska i rozpoznanie tego stanowiska. Stanowiska są niezmiernie skomplikowane pod względem geologicznym. Trzeba po prostu wiedzieć, co się robi. No nie jest to wydobywanie zabytków, bo to nikomu nie jest potrzebne. Tylko trzeba znaleźć kontekst tych zabytków, znaleźć datowanie tych zabytków, wiedzieć, że nie każda data jest właściwa, że większość jest niewłaściwych i tak dalej. Znaleźć krzyżowe datowanie innymi metodami, różnymi metodami, krytycznie ocenić te źródła. Bardzo skomplikowana rzecz. Ja to dla mnie jest tak jak rozwiązywanie łamigłówek, czy też wielkich puzzli albo krzyżówek. I to jest w tym wszystkim najciekawsze. Archeologia jest nauką pomocniczą historii, czy historia jest nauką pomocniczą archeologii? Znaczy dla mnie to historia nie jest pomocniczą nauką dla mnie. Bo historia nic mi nie daje w sensie praktycznym. Ja się zajmuję czasami, które nie mają źródeł historycznych. No niektórzy uważają, że to wszystko jest historią. W jakimś sensie to jest prawda. Ale jest ten wsad nauk przyrodniczych olbrzymi, bez którego nie da się rozwiązać żadnego, ja już teraz się ograniczę do epoki kamienia, do starszej epoki kamienia, do jakiegokolwiek zagadnienia w starszej epoce kamienia. Ale to jest, tych ludzi trzeba skądś wziąć. I trzeba ich przekonać, żeby z panem czy z panią pracowali, bo oni nie na ogół, po pierwsze, w wielkich przedsięwzięciach nie ma się pieniędzy dla tych wszystkich ludzi. Nie można ich opłacić normalnie, bo to by były miliony. Więc oni to muszą mieć swój własny interes naukowy, żeby współpracować. Albo ciekawość. Więc to tylko te dwie rzeczy. I to jedni potrafią to robić, drudzy nie potrafią tego robić. Na tym cały ten trik polega. I nie każde stanowisko nie nadaje się do takiej współpracy, bo nikt z panem nie będzie współpracował przy mało ciekawych zagadnieniach. Jak zachęcić specjalistów z innych dziedzin do współpracy z archeologami? To znaczy, jak jest dobry materiał, to oni widzą własny interes w tym, bo dlatego, że archeozoolog też ma swoje własne plany badawcze, więc jemu są potrzebne te materiały, żeby realizować własne pomysły badawcze. Zwłaszcza, że on nie jest w stanie takiego materiału sam zdobyć. I tak samo jest z palinologiem i tak dalej, bo musimy być częścią jakiegoś większego układu naukowego w sieci zainteresowań. Inaczej
To się nie może udać. Inaczej to wybitny uczony pisze 368 książkę w danym temacie. Na podstawie, to znaczy pisze jedną książkę na podstawie powiedzmy 1000 innych książek. I to, no ja uważam, że to może być genialny i znaleźć rozwiązania dużej ilości poważnych problemów, no ale, ale to nie jest źródło nigdy z pierwszej ręki.